siedzimy na naszych miejscach i czeka nas 7-godzinny sen, bo nie spaliśmy całą noc, żeby móc po prostu nie zgonować. I oglądaliśmy całą noc Magdę Gessler. Michela, a nie. No ja oglądam Magdę i Bartka z piątej edycji. Nareszcie spałaś fragmentów? Nie, ja tylko trochę zasnęłam jakby i w Bogocie, ale to nie istotne. Pewnie to by nie tak. Najmniej fascynujące było, tak? No. Dobra, no to dobranoc. Jesteśmy na Słowacji już, w okolicach Zakopanego. Takie tutaj są widoczki. I co, już wyskoczyła? Jedziemy w stronę Worum-Sainte-Terre. Musieliśmy sprawdzić, czy na pewno pan z kontroli. No i takie metro mają, bardzo klasyczne, bym powiedziała. No i właśnie tutaj rozpiska. Taki śmieszny w ogóle i cichutki bardzo. Chyba wszystkie stacje tak u nich wyglądają. O, no i ta stacja bardzo fajna. Kirerire? Coś takiego? Hosoktere. I... O, a tutaj jeszcze raz pokażę, jak wygląda ta kolej. Bardzo cicho jeździ. Bardzo cicho. Też ładne wyjścia z tego metra. Spoko. Czyli znowu bileciki, a ja porobię futeczki. Co tu się dzieje? Musimy się cofnąć, bo... A to nie jest ten Shell Kalman? 4 tel? Nie. Dobra, Morris. Właśnie, Morris miał być. Kurde, tutaj mają jeden numer i w 4 kierunkach to jeździ. Ja narzekałam na Wrocław, ale się pomyliłam. Dobra, wreszcie wiemy, w co wsiąść. Czyli to. Dobra, jesteśmy na stacji Corwin Mikke to Król. Metro mają aż. Tu jest jakiś plan niby. A tu jest, że Corwin Król. No, także i Francja. Dobra, no to tu mamy naszą ulicę. Prater Utca.
i szukamy numeru 20. Jako, że mi się z Budapesztem głównie kojarzą z Placu Broni oraz Habsburgowie, to zamieszkaliśmy w okolicy tej szkoły, do której oni chodzili, i tutaj są rzeźby. No bo na Pałac Habsburgów mnie nie było stać. Także... No i szukamy nadal numeru 20. Ale ta ulica tutaj nie jest taka najgorsza. Tu jest jakiś chyba kościół czy coś. Powiedzmy. Jest to szkoła. No, to był szok. Że przychodzi jakaś facetka, która nie jest metalem w stylu Andrzeja, o imieniu Tomasz, w bereciku starsza, i ma klucze i pokazuje wszystko. Jak tak. Otwierać, po węgiersku tłumaczy bardzo wyraźnie. Tak, ona w ogóle czekała na zewnątrz, a my już byliśmy w środku, bo się domyśliliśmy po prostu... Znaczy być może to z tą kobietą gadałam, ona tam powiedziała, a... No ja nic nie zrozumiałam. No, także ten, room tour. No tutaj sobie wchodzimy, jakaś tam szafa jest. O, z odkurzaczem pięknym. Tu mamy jakiś tam Paryż chyba, patrząc po dachach. Tu jest u góry, że Budapeszt, żebyśmy się nie pomylili czasem. Kuchnia, bardzo wysoko w ogóle zabudowana, to jest ciekawe. Rzeczy w kuchni, okienko. Tu jest serduszko jakieś. Bartuś mój, to jest on. Można zapalić to w ogóle światło więcej? O, tam jest łóżko, kanapa i łazienka. Ja wyglądam jak no po prostu człowiek, który nie spał całą noc. Także spoko. Ja też. Ma tutaj. Ja też. Udało nam się zażegnać sytuację. Ogarnąć trochę coś tam zjeść, co przywieźliśmy. I teraz jest godzina 19, a jesteśmy tu od, nie wiem, 16:40, bo wtedy dopiero pani przyszła i dała nam klucz. Widzę, że jest jakiś problem z kluczem. No, miejsce tak wygląda dość nieciekawie, bym powiedziała. W sensie, no dziwne jest to, co jest tutaj na ścianę. My tam mamy w tamtym kierunku, na dziedzińcu mieszkanie. No, a tutaj musimy się wydostać jeszcze z tego mieszkania, bo idziemy na spacer. Zobaczcie, jak wygląda typowy sklep. Bardziej wygląda grzaba. Z XL. Kakao, coś tam, cukor, nie wiem. Ceny spoko. Jak dla mnie. 20 zł. Mi się podała ta butelka. Ta japońska, ala. Zasia? Kopusz kocka. Kopusz kocka. I tutaj jest owijańce. To też bardzo ciekawe. A to jest sklep typu żaba, czyli to są rzeczy, które są najpopularniejsze. Bo nie ma sensu dodawać rzeczy, które są jakieś wybujałe. Też bardzo ciekawe. To chyba jest chleb z cebulą. Ale wolałabym taki świeży jak co. To bardzo możliwe, że bardzo polubię, bo w Polsce takie sery zawinięte w czekoladę, to jest jedno z moich ulubionych w ogóle słodyczy, więc ja bardzo. Normalna budka telefoniczna, ale je. Nie widziałam czegoś takiego od 20 lat. Staro brzmi, ale naprawdę. Różowy telefon. I T-Mobile w ogóle tą budkę ma. Aha, i z drugiej strony po prostu ktoś ma legowisko. No, a my sobie idziemy taką długą ulicą w stronę takiego bardziej centrum
handlowego. To się nazywa Waci Ustca. No i zobaczymy, jak to tam wygląda. Tam jest normalnie jakaś sala balowa. O. Koleś z flagami Francji i San Marino, więc to też ciekawie. No i tu samo wejście jest imponujące. Się dowiedziałam właśnie, że ten budynek to jest biblioteka. Nie wiem, dlaczego ma flagi Francji, ale no okej. Okay. Cytat z Marcina Lutra na płycie. Tu mamy jakiś mostek, który jest fajny, hotelowy. Tu jest kościół z gwiazdą na szczycie. A tutaj centrum Kalwina. Czy to się wszystko składa w jedną całość? Ja tylko zadaję pytanie. To co tu widać, to jest bank. Niestety się odbija to co jest też po drugiej stronie. Ale to jest bardzo ładne. A kamera mi nie łapie takich rzeczy. Ciemno. O nie, nagrywam! Dyskont, ale w jakim ładnym budynku.